W przeszłości pojawiały się różne teorie na temat kształtu wszechświata. Ziemię na przykład przedstawiano jako wielką wyspę, oblaną wodami szerokiej rzeki i przykrytą olbrzymią kopułą nieba. W teoriach greckich obecne były kryształowe sfery, po których poruszało się słońce, księżyc i gwiazdy ówcześni uczeni próbowali wyznaczyć odległość między Ziemią a Księżycem i innymi ciałami niebieskimi poprzez zastosowanie różnych metod opartych o geometrię. W tym odcinku wyznaczał dystans między dwoma punktami na podstawie informacji zebranych w sieci i własnych doświadczeń, jednak nie będę używał przy tym map satelitarnych. Zastosuję podobieństwo trójkątów znane już w starożytnym Egipcie, z którym w chwili obecnej spotykacie się na matmie w szkole. Będzie to też świetny moment, by opowiedzieć Wam o niepewności pomiarów pośrednich funkcji dwóch zmiennych, z którą spotkacie się na lekcji fizyki. To raczej nie do ogarnięcia na lekcjach fizyki w zakresie podstawowym, ale już na rozszerzeniu w elitarnych ośrodkach naukowych, jak na przykład w zaprezentowanej szkole z teledysku, pewnie będzie się pojawiać. Materiał kieruje więc do tych wszystkich ziomków ze szkoły średniej. Aby pokazać, jak oblicza się niepewność pomiarów pośrednich dwóch zmiennych, wykonam pomiar. Za pomocą kilku przyrządów ocenię odległość w linii prostej od jakiegoś oddalonego obiektu. W tym celu potrzebuję aparatu, linijki no i punktu pomiarowego o znanej wysokości. Za cel pomiaru obrałem turbiny wiatrowe stojące gdzieś w oddali. Wysokość masztu wiatraka od podstawy do piasty to 119 metrów. Jest to potwierdzone info, dostępne choćby na Wikipedii. Aby pomiar był poprawny powinienem wzrokiem obejmować wiatrak na całej jego wysokości. Można to osiągnąć na dwa sposoby. Prostszym jest skierowanie się na wzniesienie, a trudniejszym skorzystanie ze współczesnych nowinek technologicznych, np. z drona, i wzniesienie się na wysokość zapewniającą widok na całą turbinę wiatrową. Za cel obiorę jedną z turbin. W prostszym sposobie bierzemy linijkę i umieszczamy ją na znanej odległości od naszego oka. Najlepiej, by była dobrze widoczna, na przykład na wyciągnięcie ręki. Im dalej umieścimy linijkę w tak nieprecyzyjnym pomiarze, tym dokładniejszy wynik uzyskamy. Niestety nie miałem taśmy mierniczej, by wyznaczyć odległość między kamerą a linijką, więc dałem sobie spokój z takim pomiarem. Odległość zmniejszyłem więc do około 1 metra. Widoczny dla Was obrazek jest przybliżony zoomem aparatu. Mierzę teraz wysokość turbiny wiatrowej od jej podstawy do piasty. Znając wysokość rzeczywistą i pozorną wiatraka, wraz z odległością linijki od matrycy kamery, oszacuję odległość pomiędzy mną a tym wiatrakiem. W tym celu korzystam z proporcji wynikającej z podobieństwa trójkątów prostokątnych, którą zapiszę za pomocą przedstawionej zależności. Można tutaj skorzystać też z twierdzenia Thalesa, jak kto woli. Wstawiając do wzoru wartości liczbowe odległości i długości, pamiętam, by wszystkie je wyrazić w tej samej jednostce. Skorzystam z centymetrów i zamienię faktyczną wysokość turbiny wiatrowej na wartość wyrażoną w tej jednostce. Będzie to 11 900 cm. Równanie przekształcam mnożąc na krzyż, a wynik zapisuję po dwóch stronach równania. Teraz dzielę przez wartość stojącą przy nieznanej długości y. Otrzymany wynik to orientacyjny dystans do wiatraka podany w centymetrach. Zapiszmy go sensowniej, zamieniając wartość z centymetrów na metry, a potem na kilometry. Pomiaru dokonałem jednokrotnie, więc nie potrzebuję tabeli z wynikami, a tym bardziej średniej z pomiarów. Teraz wykonam trudniejszą część zadania. Oszacuję niepewność wykonanego pomiaru. Obliczenie odległości od turbiny wiatrowej jest pomiarem pośrednim opartym o dwa niezależne pomiary bezpośrednie. Pierwszym pomiarem bezpośrednim było wyznaczenie odległości między linijką a matrycą kamery, a drugim wyznaczenie pozornej wysokości turbiny na podstawie linijki. Początkowym krokiem będzie ocena niepewności granicznej tych obu pomiarów bezpośrednich. Uznaję, że niepewność graniczna pozornej wysokości turbiny wiatrowej to 1 mm. Szacuję teraz niepewność graniczną drugiej zmiennej, czyli odległości linijki od kamery. Przyjmę, że ta niepewność graniczna wynosi 0,5 cm. Mając niepewności graniczne, obliczam niepewności standardowe tych dwóch pomiarów. Uznaję przy tym, że są to jedyne niepewności pomiarów. Pomijam więc błędy przypadkowe i związane z operatorem. W ten sposób upraszczam całe zadanie, ale w sumie kto mi broni? Teraz przechodzę do najtrudniejszej rzeczy. Potrzebuję wzoru na niepewność pomiaru pośredniego dwóch zmiennych. Niepewność to realizuje się w dwóch krokach. Najpierw obliczamy udział niepewności, analogicznie jak w przypadku funkcji jednej zmiennej, co wyraża się przez te dwa wzory. Następnie liczymy niepewność całkowitą jako sumę geometryczną udziału poszczególnych niepewności. Powiem wam w tajemnicy, że gdybym był w waszym wieku i ktoś by mi o tym mówił na zajęciach w szkole, to pewnie bym się obsrał popachy. Mam więc nadzieję, że macie przygotowany zapas pieluch. Mając tę wiedzę, pierwsze co muszę zrobić w takim pomiarze pośrednim, to wyznaczyć wzór łączący wyniki pomiarów bezpośrednich z szukaną wielkością pośrednią. Wyprowadzam go z wcześniej zapisanej zależności na podobieństwo trójkątów. Teraz obliczam odległość y od obserwatora do turbiny wiatrowej. Wykonuję to obliczenie czterokrotnie. W pierwszym kroku do wartości wysokości pozornej turbiny dodaję niepewność standardową tego pomiaru. W drugim odejmuję wyznaczoną niepewność standardową. Zachowuję przy tym stałą wartość odległości linijki od aparatu. W trzecim kroku zachowuję stałą wysokość pozorną turbiny, a zmieniam odległość linijki od aparatu. W praktyce oznacza to, że dodaję wartość niepewności standardowej odległości linijka aparat, a w kolejnym, czwartym kroku odejmuję tę odległość standardową od odległości linijka aparat. W ten sposób mam cztery różne odległości od obserwatora do turbiny. Dwie pierwsze wstawiam do pierwszego wzoru i uzyskuję w ten sposób niepewność standardową, związaną z wyznaczoną wysokością pozorną. Dwie kolejne wstawiam do drugiego wzoru i w ten sposób otrzymuję niepewność standardową odległości linii k aparat. Teraz oba wyniki sumuję wzorem na sumę geometryczną udziałów. Bystry obserwator może porównać wartości tych udziałów i stwierdzić, który ma większy wpływ na niepewność całkowitą pomiaru. Dzięki tej ocenie jesteśmy w stanie w przyszłości udoskonalić eksperyment w taki sposób, by zmniejszyć powstające niepewności. Mając już niepewność całkowitą pomiaru, mogę zapisać wynik pomiaru wraz z jej uwzględnieniem. Jak widać, metoda oceny niepewności pomiarów pośrednich jest dość czasochłonna i karkołomna. W przyszłości niepewności pomiarów złożonych oceniać będziecie na podstawie obliczania pochodnych cząstkowych z funkcji złożonych, w których znamy wartości składników i ich niepewności cząstkowe. Jednak jest to pieśń przyszłości, i raczej niewiele osób będzie miało okazję ją usłyszeć. Na koniec sprawdzę jeszcze, jak otrzymany wynik odzwierciedla faktyczny dystans między obserwatorem a turbiną wiatrową. Ten ostatni mogę wyznaczyć na podstawie map Google. Na mapie wskazałem faktyczne położenie turbiny i obserwatora, a także odległość wyznaczoną w eksperymencie. Okręgiem zaznaczyłem obszar obliczonej niepewności pomiaru. Jak widać, przedstawiona metoda wyznaczania odległości między obserwatorem a punktem orientacyjnym jest poprawna, bo wynik pomiaru wraz z niepewnością znajduje się w obszarze faktycznego położenia turbiny. Mogę jeszcze zastosować nieco zmodyfikowaną metodę z użyciem drona. Najpierw dokonuję wstępnej kalibracji. W tym celu umieszczam miarkę na ścianie i sprawdzam, jaka długość miarki mieści się w obiektywie kamery w dokładnie wyznaczonej odległości od obiektywu kamery drona. Posiadając tę informację, mogę wykonać lot. Komputerowo nanoszę tę umiarkę na rejestrowany obraz i na podstawie rejestrowanej wysokości pozornej turbiny i jej rzeczywistej wysokości obliczam jej odległość od obserwatora. Na zakończenie mogę porównać uzyskane wyniki z mapami Google. Mógłbym jeszcze oszacować niepewność pomiarową, ale nie chce mi się. Zostawił to wam, może ktoś napisze w komentarzu, ile ona wynosi. Po tym filmie powinniście już wiedzieć, że pomiary pośrednie funkcji dwóch zmiennych występują w momencie, gdy badana wielkość fizyczna wyznaczona jest pośrednio z dwóch innych pomiarów bezpośrednich, z których każdy jest obarczony błędem. Z tego też względu, aby obliczyć niepewność takiego pomiaru pośredniego, wymagane jest wyznaczenie błędów przypadkowych i systematycznych pomiarów bezpośrednich. Więcej o błędach przypadkowych i systematycznych opowiadałem w moim innym filmie, do którego linka macie u góry. Dla przypomnienia dodam tylko, że są one związane z niepewnością graniczną sprzętu, operatora i losowym, zwanym statystycznym charakterem rozrzutu pomiarów. Podzieliłem te błędy na wyznaczone metodami A i B. Gdy mamy już niepewności całkowite pomiarów bezpośrednich, musimy wyznaczyć ich udziały w niepewnościach pomiaru pośredniego z podanego wzoru. Oczywiście te udziały obliczamy z wykorzystaniem wzoru łączącego wyniki pomiarów bezpośrednich z pomiarem pośrednim, podobnie jak było to zrobione w filmie o pomiarze pośrednim jednej zmiennej. Mając te udziały, stosujemy wzór na sumę geometryczną i uzyskujemy niepewność całkowitą pomiaru pośredniego dwóch zmiennych. Na koniec zapisujemy wynik pomiarów wraz z uwzględnieniem niepewności. W ten sposób zakończyliśmy ten ciężki w zrozumieniu film. Niepewności pomiarowe są nowością, która weszła do kanonu nauki w szkole średniej wraz z nową podstawą programową. W mojej ocenie są to dosyć trudne zagadnienia, zwłaszcza dla kogoś, kto słabo sobie radzi z matematyką. Na całe szczęście, niewielu nauczycieli, pomimo obowiązkowej podstawy programowej, realizuje ten materiał, więc trzeba liczyć, że spotkacie się jedynie z pewnymi elementami wyznaczania niepewności pomiarowych, reprezentowanych w tym i w poprzednich filmach. Jak zwykle zachęcam do lajkonikowania, like komentowania oraz wspierania mnie dobrym słowem i czynem. Cześć!